Cześć wszystkim. Dzisiaj tak podjechałem na budowę, bo kupiłem wczoraj drut i robię strzemiona na czpienie. Wziąłem kamerkę, się okazało, że rozładowana. Także w tym czasie co się ładowało, chociaż te 34% dobrej to porobiłem tam trochę tych strzemion. Tam później pokażę. Założę sobie, będzie łatwiej wchodzić, chociaż pokażę chwilę, co tam wymurowałem przez parę dni. Tak wszystko do skoku, tu nie ma przejścia, jeszcze trzeba po górze chodzić. O, to zdejmę. No tyle. Tutaj przerobiłem wejście do pokoju, bo no, nie pasowało mi to z klatki schodowej na górze. Oryginalnie tutaj było jeszcze widać oderwany ten murek i tak po skosie jakoś tak nie przemawiało to za mną i jakby nie było trudniej to zrobić. A tutaj no kosztem załóżmy pokoju tego pół metra, ale i on i tak jest największy, także nie ma poważnej straty moim zdaniem. A tutaj niby były w projekcie czy była szafa ta w zabudowie, a ja sobie zrobię po prostu na tej ścianie. Tutaj już kawałek szczytu zacząłem, jest okno. W projekcie są te drzwi, to mówię drzwi bez balkon, o balkon bez wyjścia, o no tak na to mówię. Zrobiłem okno 150 na 150 i tutaj też w tej części takie samo okno. To jest ten czpień na środku i co tu jest? I komin tu jest, ten co idzie z kuchni wentylacyjnej i od okapu, także też tutaj go wstawiłem. Tutaj tego kawałka nie murowałem, z tamtej strony też, bo tu wieniec będzie nałożony na to i dopiero no niestety jak zaleje wieniec, to wtedy będę mógł to dokończyć. Cegły mi się wydaje, że starczy, bo zostały mi tylko szczyty, tu mam pełną paletę, tu mam pełną nieruszoną, tutaj jest resztka, tu jest trochę i tam jeszcze jest jedna cała na tamten szczyt, także no myślę, że wystarczy. Ten pokój też jest w miarę duży, ciężko jest tak pokazać właśnie wymiary, no wiadomo jak się stoi w środku, to jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że ten na górze jest największy. Co tutaj mamy? I tu jest ta łazienka. Też jest w miarę duża. A to mam tą klatkę schodową no, zabudowaną i przykrytą, żeby mi tam woda nie pompowała. No, także tak. Tutaj też połączę. Wieniec będziesz od tej strony. I połączę go z tym czpieniem, żeby to było mocniejsze. I też trochę tak w sumie no, jestem przyblokowany, bo muszę zrobić ten wieniec, żeby ciągnąć resztę tego szczytu. Tutaj jest okno 2 metry, jedno. Dobra, ubieram to i zakładam i ten i schodzę na dół. Tutaj trzeba się trochę nagimnastykować. Tak nie jest tak źle, można sobie zejść. Rękawiczki. Tutaj sobie przygotowałem palety pod deski. Mają mi przywieźć jutro deski na dach, na deskowanie. Przykładam, porozkładam. Tutaj jest ten drut, co wczoraj dojechał. Wczoraj, chyba wczoraj. No, 16 prętów 12 i 50 czy tam 57 szóstki. I jakby ktoś zamawiał na, typowo na strzemiona, niech zwróci uwagę, czy nie jest pogięty, bo na przykład o, taka spirala, no to co z tego można zrobić? Strzemionu to raczej za bardzo z tego nie wyjdzie. Ja tu sobie na tych stojakach układam i
odcinam. Robię strzemiona 20x20. To już tak wypraktykowałem, że robię 88 cm i tu taki odpad z tego zostaje gdzieś 60 chyba 8. No niestety już się z tym nie da nic zrobić. No tu już zrobiłem, robię sobie takie paczki po 10 sztuk, żeby było mi łatwiej policzyć. Mam do zrobienia chyba 300 coś. Giętarkę mam swoją. Moim zdaniem warto kupić. Ona jest od momentu ławy już potrzebna. Wiadomo, można sobie kupić ze strzemiona, ale wszystko kosztuje. Tutaj na 300 strzemionach, jeśli zrobię sobie je sam, mam oszczędności 250 zł. Także no myślę, że to już jest coś. Jak ktoś ma chwilę czasu, to może sobie zrobić. No, tu jest... Nie wiem, czy coś widać. No, 20 na 20. Ja tutaj mam ustawione tak, że sobie mierzę zawsze od tego do tej blaszki. Praktycznie się pokrywa 20. I warto jest sobie markerem czy czymś zaznaczyć na rączce, bo często się zmienia, a tak to jakiś tam punkt orientacyjny już jest. Nie wiem, opuszczę, czy coś będzie widać, czy nie. Też sobie wkładam do tej rolki, tak, zakład około 5 cm. Robię pojedynczo, widziałem, niektórzy robią podwójnie. Jak ktoś ma dużo do zrobienia, no to ja sobie przykładam tak i tą końcówkę doginam. No wiadomo, że wszystkie idealnie nie wyjdą, są lepsze i gorsze. Ktoś dojdzie do wprawy, no to jakoś tam dojdzie. Nie wiem, czy jest jakaś tam specjalna technika, jak powinno wyglądać prawidłowo, ile tego pióra. Nie wiem, no ja z początku ciąłem pręty na 90 cm, ale widziałem, że tej końcówki zostaje sporo. To po co, mówię, ją tam jeszcze cisnąć. No także ta kupeczka drutów, tak jak wcześniej tam w komentarzach na kanale Embut wspomniałem, też 1500 zł mnie kosztowała. Także podobnie jak u kolegi. I no jest szansa, że ta stal stanieje. No, idzie zima, mi się kojarzy też, że zimą zawsze ta stal taniała. Kiedyś się to chyba wszystko uspokoi. Szkoda, że to drewno tak ciągnie w górę. No także w giętarkę też mówię, warto zainwestować. Ona, mówię, trochę źle tutaj zgiąłem, ale to się doprostuje. Giętarka chyba 150 zł kosztuje bodajże na Allegro. No, nie ma tam jakichś specjalnych udziwnień. Nie wiem, może się najwyżej kolorem różnią. Ja tam ze swojej jestem zadowolony. Jedynie co zauważyłem.